pytanie mam do pana prezesa. Czy gdyby się pan spotkał w drugiej rundzie z panem Grzegorzem Braunem lub z panem Wilkiem, czy byłby pan z tego rozczarowany czy zadowolony? Zachwycony. Czyli prawica górą, prawda? Co właśnie powiedziałby pan o wystąpieniu jako kandydatu? Wczorajsze wystąpienie? Nie wiem, nie udało. Dobrze, a jeśli chodzi o sam program jeszcze, czy mógłby coś więcej powiedzieć? Mój program? Tak, jeszcze coś więcej. Przede wszystkim na czym się dają te robić? Hasła kluczowe. Świetny prezydent, na spokojny czas, jak się idzie. Zacznie coś dziać. Lepsze budy, rzadka grząski. Ale nie pana tego. Nadchodzą ciężkie czasy. Grozi wojna, jak powiedział nam pan. I jego serce będzie się bolało. Grozi nam wojna. Potrzebny prezydent, który zawsze mówi, że musi mieć silną armię. I tam bataliony koniec. No nie, bataliony urzędniki. Żołnierz mam 30 tysięcy, jestem 100 tysięcy, ale żołnierze. Musimy to mieć, nie wiadomo co będzie. Musimy być gotowi na dowolny sojusz, bo w każdej chwili nie może być tak, że musimy zabrać ten sojusz albo tamten. Polska musi mieć swobodę zagrania sojuszu. Bardzo ważne. Ale nie ma polityki zagranicznej, gdyby się idealnie. No i musimy mieć porządek w Polsce, silną policję, wymiar sprawiedliwości. Tym się państwo powinno zajmować, a resztę zostawimy ludzi. Czyli jest to program, który trafia zarówno do ludzi młodych, jak i do starszego pokolenia. Ja się nie zastanawiam, do kogo trafia. Trafia do ludzi rozsądnych. Zależy, że w Polsce ich jest. No. Natomiast ja mogę powiedzieć jedno. Na moich spotkaniach, jak pani patrzy w Krakowie, ponad 100 tysięcy ludzi. W Rzeszowie ponad 4 tysiące ludzi. Patrzę na tych ludzi. Ludzi około 24 lat. Ludzie, którzy boją się, będą przyjechać za granicę. Ludzie, którzy boją się założyć rodzinę. Może założyli i mają pieniądze. Założyli firmę, albo boją się założyć firmę tych czasem. A tacy ludzie. I ci ludzie obalą ten reżim. Dobrze, dziękuję bardzo. Łukasz? Ten chłopak, który sport zrobił. Panie pośle, jedno pytanie do pana. Startuje pan Janusz Korwin-Mikke na prezydenta oczywiście i startuje też Jacek Wilk. Czy nie uważa pan, że to byłaby znakomita sprawa, gdyby w drugiej turze wyborów prezydenckich spotkali się na pierwszym miejscu pan Janusz Korwin-Mikke, a na drugim miejscu nasz były kolega Jacek Wilk? Czy jest to realne? Czy można sobie tylko o tym pomarzyć? Powiem tak, no ja mam bardzo dużą wyobraźnię, ale tak daleko nie sięgam. Z wielką ciekawością będę patrzył, czy Jackowi Wilkowi, naszym kolegom, uda się zarejestrować tą kandydaturę. Zebranie 100 tysięcy podpisów to jest bardzo ciężka praca i ona musi mieć jakiś cel, musi mieć jakiś sens, a sensu to nie ma. Sens ma poparcie Janusza Korwin-Mikkego już teraz. Dziękuję bardzo. Dla nich tutaj jesteśmy, dla naszego prezesa, który mógł poczuć też, jakie ma silne wsparcie. Tym bardziej mi się podobało, że czuć po tym nowym otwarciu, po nowej formacji jeszcze większą energię, jeszcze większy entuzjazm. Już wiemy, że idziemy w jednym kierunku, nie musimy się oglądać do tyłu, czy tracić energię na jakieś wewnętrzne problemy. Także jestem bardzo zadowolony. Jak ocena szans podczas? Oczywiście idziemy, mamy dwa plany. Plan taki, który sam się zrealizuje naszym zdaniem niemal na pewno, to jest trzecie miejsce. Natomiast drugi plan, do którego dążymy, to jest drugie miejsce w pierwszej turze. Później bierzecie pod uwagę realnie walczenie o pierwsze miejsce? Zawsze walczymy o jak najlepsze. Dziękuję panie Konrad. Czy mogę państwu jedno pytanie zadać? Tak. Mam pytanie takie. Dlaczego partie prawicowe przyciągają tak piękne kobiety, jak tutaj stojąca przed nami, a partie lewicowe, no troszkę innego typu kobiety, typu pani Anna Grodzka?
Skąd się to bierze? Anna Grodzka nie jest kobietą. Brawo. A, no to jest cała odpowiedź. Ale to nie tłumaczy wszystkiego. Dlaczego partie prawicowe przyciągają piękne kobiety? Nie mnie to ocenia, czy one są piękne. Natomiast... Ale panowie, czy zgadzacie się ze mną w ocenie? Oczywiście. Oczywiście. Na pewno prawicowe kobiety mają więcej jaj niż na pisowe. Nie o to chodzi. Ale prawicowe kobiety przede wszystkim. Kobiety, które wyzwają konserwatywne wartości, takie jak rodzina, takie jak ja. Przechodzą do partii, które te konserwatywne wartości wyznają. I partia Gorlin jest taką partią. Natomiast to, do czego dąży w tym momencie lewica, czyli chociażby do takiego pojęcia jak płeć społeczna, czyli do zaniku różnic między kobietą a mężczyzną, to przecież to jest absurd. Kobieta ma być kobieca, facet ma być męski. I żadna szanująca się kobieta nie pójdzie do partii lewicowej, w której te wartości kobiece są zaniżane, nie wiem, dyskryminowane. Wie pan, jest taka zabawna rzecz, że lewica uważa, że to nie parytety dyskryminują kobiety, tylko na przykład to, że mężczyzna kobietę pocałuje w dłoń, czy przepuści ją pierwszą z drzwiami. To jest absurdalne. Każda kobieta, która ma olej w głowie, nie pójdzie do partii lewicowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Rozmawiam, proszę Państwa, z jednym z uczestników konwentu wyborczego, pan Janusza Korwin-Mikke. Jakby pan się nam przedstawił, powiedział parę słów o sobie, bo pan ma ciekawą historię życia oczywiście. Wyemigrowałem w 1988 roku z Polski. Mieszkam w tej chwili w Montrealu w Kanadzie i przyjechałem tutaj dla pana Janusza Korwina. Pan Wiktor mnie poprosił, żeby pomóc. Przyjechałem i pomagam. Pan był sportowcem, wspaniałym piłkarzem ręcznym. No, ja byłem sportowcem, jak byłem w Polsce i wyjechałem za granicę grać w piłkę. Wylądowałem w Kanadzie i tak się moja kariera skończyła. Jak pan uważa, czy te idee, które głosi pan Janusz Korwin-Mikke, zwyciężą już w tych wyborach, czy trzeba będzie jeszcze poczekać? No, zwycięstwo to może dużo powiedziane, w zależności od definicji zwycięstwa. Zwycięstwo, czyli pierwsze miejsce. Wygląda na to, że 10% będzie dla nas zwycięstwem, także życzymy tego panu Januszowi. Jak pan ocenia sytuację w Ameryce? Czy tam ludzie pokroju pana Janusza Korwin-Mikke też by się nie przydali? Patrząc na to, co wyprawia pan prezydent Obama. Tam są ludzie pokroju Janusza Korwin-Mikke i ci ludzie, Rand Paul, kandydat na prezydenta, ma całkiem realne szanse wygrać następne wybory, także bardzo mu kibicuję i też mu pomagam. To jest syn Rona Paula, prawda? To jest syn Rona Paula. Czy on ma poglądy podobne jak ojciec? No tak, jest troszeczkę, można powiedzieć, jest trochę bardziej rozpłynnił, jak mogę takiego słowa uznać, ale ja wierzę w to, że w środku, w jego sercu to jest Ron Paul 2. A jak pan ocenia z punktu widzenia pobytu w Ameryce, czy to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, ten taki zmasowany propagandowy atak na Rosję, to jest przygotowanie jakiejś awantury wojennej, czy to jest tylko takie, zamieszanie? W zależności z kim się rozmawia, tak? Są siły w Stanach Zjednoczonych, które absolutnie nie miałyby jutro problemu zaatakować z Rosją. Są takie siły, to są te same siły, które zaatakowały Irak, które były w Afganistanie 12 lat, które zabiły Kaddafiego 3 lata temu. Syrię planowały. Także to są takie siły w Stanach, że te siły są na tyle silne, że konflikt będzie zbrojny na większą skalę. Czas pokaże. Wygląda na to, że w tej chwili nawet pani Merkel jest przeciwna temu i pan Hollande, prezydent Francji też jest przeciwny. Także zaczynam, że tak powiem, wątpić w fakt, czy te siły w Stanach przeważą i zaczną konflikt zbrojny z Rosją. Pan Michalkiewicz napisał nie tak dawno, że gdyby siły niemieckie się zgodziły na coś takiego, to będzie kosztem naszych ziem zachodnich, to będzie okup za... Cenę największą za to wszystko zapłacimy my. Tak, my tak. Tutaj, my i Ukraińcy, i Białorusini, i Litwini, my tu największą cenę. Więc historycznie my zawsze tą największą cenę żeśmy płacili, a książka była taka piękna w Stanach, zresztą amerykański autor, się pamiętam tytułu, właśnie coś, że ta ziemia krwią przesiąknięta, coś takiego. Czytałem wiele lat temu i to trochę historii jest pokazane. To my zapłacimy cenę, rachunek będzie do nas wysłany za to. A proszę pana, jeszcze jedno pytanie o stosunki amerykańskie. Czy poglądy typu pan Janusz Korwin-Mikke tam są popularne w społeczeństwie takim prostych ludziach? Ludziach, którzy mają jakiś drobny biznes? Pan, Ameryka, Stany Zjednoczone, jak zatwierdziły swoją konstytucję i jak pan przeczyta ten dokument,
to jest nic innego jak program Jana Korwin-Mikke. Janusza Korwin-Mikke. Także te wolność i wolność indywidualna i wolność gospodarcza jest wryta dużymi literami w kamieniu w Konstytucji Amerykańskiej. No, w ciągu wielu, wielu lat te zasady i pryncypia tej Konstytucji zostały, jakby to nazwać, może rozwodnione, rozmydlone, po prostu te zasady zanikły. Tak. I dlatego też w tej chwili Stany Zjednoczone mają poważny problem ekonomiczny, głównie ze względu na to, że tam dość silną ręką wprowadza się socjalizm. Ale uważam, że ten tak zwany grassroot, czyli ludzie, zwykli ludzie, mają duży respekt do amerykańskiej konstytucji uważam, że to jest jeden z punktów, dlatego ja uważam, dlaczego można mieć nadzieję, że Stany Zjednoczone w pewnym momencie wrócą do zasad i tych pryncypiów wolnego rynku i kapitalizmu. A jak pan sądzi, czy Stany Zjednoczone utrzymają swoją supremację na świecie, czy Chiny? No, niemożliwością. Niemożliwe. Chiny jednak zwyciężą, tak? Niemożliwością, ponieważ Stany Zjednoczone są w tej chwili na etapie już pożyczania pieniędzy samemu sobie. I olbrzymie ilości drukowania. Ostatnich 5 lat quantitative easing w Stanach Zjednoczonych, tryliony pieniędzy wydrukowanych z powietrza wsiąkło w system amerykański, jest tak skorumpowany, jest to jeden wielki balon, który czeka, aż pęknie, no i wtedy problemy się rozleją na całym świecie. A jeszcze pytanie z innej beczki, bo jako piłkarza ręcznego, no to nie mogę pana nie zapytać, czy oglądał pan występy naszej drużyny na Mistrzostwach Świata? Tak, miałem okazję. Tak. Bardzo dumny jestem, bo troszeczkę mnie to też dotyczy. Co prawda ta moja generacja już nie gra i jest dawno, muszę być na emeryturze, ale jednak ten sport jest ciągle, że tak powiem, ma miejsce. A jak pan ocenia sędziowanie na meczu z Katarem? Czy ten mecz został wydrukowany na rzecz Kataru, czy oni zwyciężyli? Oczywiście, ale to jest normalne. Jest normalne, tak. Ściany zawsze grają dla gospodarzy, także... Ściany i sędziowie często, tego, tak? Temu się nie można dziwić, to zawsze tak było. Ty się długo nie zmienisz. Ale czy czuł pan, Bumer, że nasi zawodnicy tak wysoko zabrnęli i taki... Oczywiście, to jest coś takiego, że sam osobiście znam tam paru ludzi, także jestem, bardzo się cieszyłem, naprawdę. Powiem panu jako ciekawostkę, jestem z takiego miasteczka Staszów Świętokrzyskim i tam prezesem naszej partii Korwin, w tej chwili, a wcześniej Nowej Prawicy, jest piłkarz ręczny, a aktualnie trenujący, dobry zawodnik, no, także... Ja byłem prawe rozegranie. Dziękuję bardzo, życzę sukcesów w dalszym życiu. Wracać do Polski i niestety ci nie udało, wracali do Stanów czy do Kanady, także i mają bardzo negatywne podejście do kraju. Opinie typu, nic się nie zmieniło, komuna ciągle rządzi, zbiurokratyzowana administracja, są dość powszechne, nie? Także jest opinie, są raczej negatywne. A na jakie konkretne zmiany pod rządami Janusza Korwin-Mikkego? No przede wszystkim idea, że jeżeli człowiek idzie do pracy w Polsce i jemu się zabiera połowę zarobków, musi upaść. Tak, coś to nie może być. Państwo, jakiekolwiek państwo, które chce odnieść sukces, nie może sobie pozwolić na tak wysokie podatki. Także uważam, że największy problem w Polsce to jest jednak system podatkowy, który musi ulec zmianie. I tu popieram pana Janusza, że podatek dochodowy powinien zniknąć. A jak pan ocenia szanse wyborcze na szkodę? No ja bym chciał 10%. Uważam, że to by była taka dość duża kreka na betonie scenie politycznej Polsce, która przy odpowiedniej pracy i pomocy wielu, wielu Polaków i w Polsce, i za granicą, we wrześniu, rozumiem, są wybory do Sejmu. Jeżeli z tych 10 przerodziłoby się co najmniej 7-8 do wybory na Sejm, no to byłby to olbrzymi sukces. Byłaby ekipa wolnościowców w Sejmie Polskim i to mogłoby naprawdę zmienić całą scenę polityczną w Polsce. Bardzo dziękuję. Zawsze z panem, bo niestety nie bardzo dziękuję za nie jesteśmy z panem. Proszę się, oczywiście w ogóle nie martwić. O, to jest tak. Gratuluję tym bardzo. Gratuluję tym bardzo. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, czuję i... Można, ale kupić najpierw jest. Proszę, korupcję dla ludzi. Cały oddział. Tak, oddział ochotny. Cała ochotna. A później rozmawiamy. Cały oddział.
Na razie to koło chodzi. Koło. Jeszcze koło. Jeszcze koło, no, nie ma wody. A potem będziecie mieli oddechowanie. Deklaracji mamy już 15, więc już jest trochę wyrodzia. Cały dalej, trochę, kawałek. Ja proponowałem kolejne te kajdzie, żeby podzielić według kręgu senackiego. Podzielić Warszawę na pięciu kręgu senackiego. Dzień dobry Państwu. Na ekranie widzą Państwo Cyryla Maleszkę, mojego starego znajomego z Kongresu Nowej Prawicy. Kiedyś, a obecnie pewnie sympatyka partii Korwin. Jesteśmy tutaj na takim konwentyklu, można powiedzieć, wyborczym pana Janusza Korwin-Mikke. A ja chciałem zapytać mojego znajomego i mogę powiedzieć w pewnym sensie przyjaciela o jego refleksję, o jego ocenę sytuacji na Ukrainie, w Rosji, dlatego że on jest właśnie, pochodzi ze wschodu, więc się tym bardziej interesuje i na pewno jest znawcą tych tematów. No, chciałbym powiedzieć najpierw, że nie tak dawno rozmawiałem ze swoim przyjacielem, z takim kolegą, który jest mieszkańcem Lwowa, i rozmawiałem u niego o tym, co się dzieje na Ukrainie. I no, to nie jest taka ostatnia osoba w Lwowie, to znaczy jego rodzice też. Sam chłopak studiuje w Wielkobrytanii i powiedział tak, że korupcja na Ukrainie jest zaraz jeszcze większa, aniżeli w czasach Janukowicz. Powiedział tak, że naprawdę tak zaraz rządzi tym krajem oligarch Kolomojski i naprawdę on nie chce żadnych reform, bo trzyma w rękach cały kapitał. On ma bardzo dużo wkładów i w bankach i tak dalej. Jak ktoś jemu proponuje o tym z rządu ukraińskiego, żeby przeprowadzić reformy, to on mówi, że obwali cały system bankowy na Ukrainie. I właśnie taka kiepska sytuacja. Powiedział, że jeżeli by nie było tej wojny na Ukrainie, to ludzie by zaraz już wyszli na nowy Majdan. I obaliliby ten obecny reżim, który obecnie rządzi. I on nawet powiedział, że on tak myśli, że nawet rządowi to jest tak wygodniej, jak trwa ta wojna, bo oni nie są odpowiedzialni za żadne reformy, za reformy w aparacie władzy, też reformy związane z decentralizacją władzy i tak dalej. I właśnie tak się okazuje, że nic nowego naprawdę ten rząd, no, tak zwany pomarańczowy, nic nie przeniósł póki na Ukrainie. I on tak wypowiadał się na co dotyczy Poroszenka. On powiedział, że on nie wie naprawdę, czy Poroszenka może robić te reformy, bo jednak tak sytuacja wygląda, że nawet on jest uzależniony od tego, co robią oligarchowie na Ukrainie. Ten Kolomojski, to on zaraz jest najgłówniejszy tam. Czyli on jest troszkę taką marionetką w rękach tamtych oligarchów. I właśnie minister Ukrainy też wpadł w takie uzależnienie od niego, też Jaceniuk. A jak przewidujesz, ta sytuacja się będzie rozwijać w najbliższych miesiącach? Ciężko powiedzieć. Ja mam nadzieję, że będzie zawarty jakiś pokój, żeby już nie było tej wojny na wschodzie Ukrainy, bo według mnie to jest takie ciekawe określenie. Rząd ukraiński mówi, że to jest antyterrorystyczna operacja, a jednak każda antyterrorystyczna operacja się wiąże z tym, że w niej biorą udział już takie wyszkolenie jednostki. A co my zaraz widzimy, tam trwa ciągle mobilizacja i biorą do wojska takich młodych chłopaków, Ukraińców, którzy w ogóle tam żadnego razu nie trzymali w rękach broń. I mówią im, że to jest antyterrorystyczna operacja. No jak to jest możliwe? Jest to po prostu zwykła propaganda. Jest takie powiedzenie, że na wojnie pierwsza ginie prawda. Także tutaj też to co my słyszymy w mediach, to jest oczywiście propaganda, to wiadoma sprawa. Tak. Ja się najbardziej obawiam tego, czy
ta sytuacja nie jest jakby prowokowana przez stronę amerykańską po to, żeby tam wywołać po prostu wojnę na większą skalę. Tego się bardzo obawiam. No tak, bo jednak te strony, które na wprost się nie zaangażują w ten konflikt, to oni mają zyski z tego, choćby nie wiem, ze sprzedaży broni i tak dalej. Według mnie, ja bym nie powiedział, że to jest prawda, ale jak ja myślę, że jednak Stany Zjednoczone coś tam kręcą z tą bronią i jednak trochę sprzedają Ukraińcom tą broń. No to, ale to jest moja własna opinia. Bardzo dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.